Hej wszystkim! Z tej strony Pygy, a to jest druga sesja z Fire Emblem 3 chałupy zabite gwoździami czy coś takiego. Więc no, zanim zaczniemy, parę pewnych rzeczy muszę powiedzieć, powiązanych z poprzednimi odcinkami i nie tylko. Więc tak, tym razem pobawiłem się trochę balansem dźwięku, żeby był lepszy niż to, co mieliście podczas pierwszych 5 odcinków, ponieważ Nintendo Switch jest taką biczą, takim kurde płatkiem śniegu, że musi mieć swoje własne ustawienia, żeby wszystko działało tak jak trzeba, ponieważ ja wszystko miałem ustawione pod PS4, PS3, PS2, wszystko normalnie działało ok, ale kurde, ten Nintendo to Nintendo i trzeba robić wszystko inaczej pod ich sprzęt, ponieważ to są gnojki. Więc tak, w sumie jak będę gadał, to trochę jeszcze płażę, mimo tego, że nie ma już zbytnio nic do roboty, bo moje activity points KUŃ! Zużyłem. Więc tak, druga rzecz, mój błąd taktyczny, który sowa była też, który zobaczyłem, że popełniłem w drugim odcinku. Otóż chciałem po prostu zrobić tak, no nie poprzez tray, chciałem pozabierać wszystkim przedmioty, zgarnąć je sobie, ale kurde, jak ten debil, dałem chyba moje przedmioty komuś i kurde, zabrałem jego przedmioty komuś. I wyszło na to, że chyba mam łuk teraz tylko. A nie, czekaj, mam miecz. Skąd mam ten miecz? Edelgard też ma ten miecz. To był ten mój miecz, który ja dałem Edelgard. Ja chciałem jej zabrać topór, ale dałem jej swój shit. I chyba od Kloda wziąłem łuk i jego miksturkę. Oh my fucking god, więc no. Tak to jest, jak się nie śpi całą noc. Znaczy nie całą noc, ale no jak ma się problemy ze snem, czasami się zapomina co i jak. A propos tego, dzisiaj też nie spałem całą noc, huza! Jest kurde prawie 8 i ja zdecydowałem sobie, że i tak będę kurde nagrywał, bo czemu nie? Więc no, można powiedzieć, że będzie dzisiaj o wiele więcej kurde. A co tu się świeci? A, no tak, czekaj. Czasami można znaleźć fajny shit chodząc po klasztorze, dzięki czemu, który można też użyć czasami coś innego z tym shitem zrobić. Okazjonalnie się pojawia, nie wiem czy to randomowe czy nie, ale tak czy siak warto zbierać. I tak, jeszcze inna sprawa, to co mówiłem o Bernadette ostatnim razem. Roster, chwila, dam ją na nasz widok. Persecution Complex, no nie, to nie skaluje się z ilością HP, tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu mi się jebnęło, bo to jednak jak, nawet jak ona straci jeden punkt HP, jak nie będzie miała pełno zdrowia, to dostaje plus 5 do ataku. To co mi się jebnęło, to pewien combat art, który dostaje, Vengeance, i to jest zależne od ilości HP, którą straci. I no, nie wiem czy, kurde, nie, czekaj, jeszcze trzeci odcinek nie przyszedł na tuby, więc raczej na komentarzach nikt mi nie napisze, że oh my god, PG, o czym ty pierdolisz, ona totalnie na tym jej skill, skill nie polega, tak ciek. O, właśnie! Tu jest całkiem fajna sprawa, ponieważ jak się zeskanuje Amiibo, to tutaj pojawia się różny shit, który można zebrać. I z tego co kojarzę, jak się zeskanuje Amiibo kogoś z Fire Emblema, to dostaje się lepsze itemy. Jako że ja nie mam Amiibo nikogo z Fire Emblema, to dostaję takie trochę itemy z niższej półki. Więc no. Tak więc, to chyba by było na tyle. Myślę, że możemy zakończyć eksplorację i mam nadzieję, że teraz kurde dźwięk będzie o wiele lepszy, szczerze mówiąc. W sumie to zapiszę. Czekaj, nie. Ja pierdzielę. Nie, nie, nie. Nie lubię jak się tak zbliża, ja wolę mieć oddaloną kamerę. Wezmę save, by the way, w tym slocie. Żebym wiedział, żebym zapisywał tutaj, bo ja co sesję będę zmieniał pliki zapisu. Więc tak, finish exploring. I by the way, jak kurde mi się wyjdzie chujowo komentarz, jak jestem zaspany, to po prostu kurde zrobię to od nowa. Temu właśnie! Rada dla let's playerów, miejcie kilka zapisów.
Jak i ogólnie. O, wait, nie mamy tutaj tego? W poniedziałku? O, urodziny Ferdynanda. Jesteś członkiem mojej klasy, więc masz kwiatki ode mnie za 200 golda z bazaru. Kurwa, jaka szkoda, że to dość sporo zjadło funduszy z moich kieszeni, ale dobra. Więc tak, jak dojdziemy do ostatniego dnia miesiąca, to nie możemy nic innego robić, musimy tylko wykonać misję zaplanowaną na ten miesiąc. Więc lepiej być gotowym, bo jak się nie będzie gotowym, to będzie chujnia. Let's do this! Kolejna, pierwsza mapa od ostatniej sesji i chyba dwie czy dwie godziny, czy coś takiego. O supportach potem powiem. Tu też jest dość ważna mechanika. Mam kurde nadzieję, że nie słyszycie to, czego się, to co się dzieje za oknem. Ponieważ no... Chwila. Ponieważ ten... to, co mogliście usłyszeć, to moje ASMR z oddychania. Ja pierdzielę, ten mikrofon jest tak czuły. Mam jednak nadzieję, że dźwięk z gry będzie zagłuszał moje oddychanie, ponieważ... No kurde, nie będę się wstrzymywał, nie? Bo jednak oddychanie jest ważne dla życia. Jesus Christ. Dobra. Dzisiaj będziemy się lać. Hell yeah, Delgar. This is my chance to measure your worth as an instructor. Do you think you can rise to the challenge? Leave it to me. O, i polubiła mnie. This will be interesting. Moja droga, ja jestem ekspertem strategiem, co można było zobaczyć podczas poprzedniej mapki, kiedy oddałem ci kurde moją broń. Each of us has undergone strict training. We're prepared for anything that comes our way. Ta, strict training, trening, tak? A wszyscy kurde na pierwszych levelach jesteście. That means there's no need to hold back. Show us what you're capable of. Let's do this, bitch! Hey there! Did we miss our invite to this strategy meeting? No, no worries. We'll just join in now. Nie ma żadnej strategii, jest tylko wpierdol. Simply tell me your weaknesses and you're welcome to stay. But is there enough time to cover them all? Ah, so you can't win unless you know my weakness. Poor. Ja pierdzielę, oni to sarkazmem napierdalają jak Leon z S. Kennedy z AK-47 w Ganadosów. Czy w ogóle jest AK-47 w Resident Evil 4? Jest TMP, o, jak TMP. I spare no effort when pursuing victory. As a master of schemes, I should think you would understand. W sumie to ten, zdejmę słuchawki, żebym słyszał bardziej to, co jest z telewizora, nie ze słuchawek, bo w sumie z tego, co patrzyłem, to już z dźwiękiem powinno być git, więc no, sorry, że przedłużam, ale no. Dobra, let's go, tylko jeszcze przystawię do gęby mikrofon bardziej. Schemes? Me? I have no idea what you're talking about. I plan to fight fair and square as ever. Z oczu źle ci patrzy, więc zamknij gębę. Hearing the words fair and square from Claude can only be a bad omen. Your Highnesses haven't known me for very long, but you already have me figured out, don't you? No need to poke fun. I will fight with honor. That said, I will fight to win. Kurwa, jeżeli miałbym wybierać, kto ma najlepszą pelerynę, to chyba Dimitri ma najładniejszą, bo niebieski kolor jest stylowy. Yes, and the same is true of us. Right, Professor? Ten żółty wygląda, jakby był zmieszany z brązowym, szczerze mówiąc. I don't intend to lose. Jestem konfidentem. Oh, o nie, wampiry! Zjedzą nas dwóch, kurde... dwa ludzie do jednego wampira, wampirzego żołądka. Oh my god, ja się boję, nie róbcie mi krzywdy. Takie dementory uczą w tej szkole. Bajonara. To ty bądź ostrożny, jak wyrwę ci twoje makaronowe włosy i zrobię z nich rosół. Ja pierdzielę, nie przestanę z tych włosów się śmiać, okej? Okay? One są brzydkie. Nice tutorial, jeszcze trochę się popawię. O. Hell yeah, dalsze tutoriale. Let's do this.
Więc tak, magia. Mniej więcej chodzi o to, że magia działa w ten sposób, że można nią atakować z jednego pola albo dwóch i w sumie no, zależy jeszcze co dany spell, na co dany spell pozwala. No, nie, niektóre pozwalają atakować z trzech, niektóre w pizdu daleko i tak. One oczywiście nie atakują obrony, tylko resistance, którego dużo ludzi ma zawsze mało, więc magia jest tak jakby silna. I tak. Magia działa mniej więcej jak bronie, ma swoje użytki, ma swój licznik użyć, tylko że jest taka różnica, że magia zawsze co mapę się odnawia do pełna. Kurwa, Reymotur! Ja tu nagrywam do chuja! Więc no, ale no, jednak trzeba uważać, bo magia ma mniej użyć niż normalna broń. To znaczy, że może czasami się wyczerpać. Chociaż tylko to jest problem na samym początku gry, bo później to zależnie od klasy, to jakby to powiedzieć, no, liczba czarów nam rośnie, których możemy użyć jednocześnie podczas jednej mapy. I tak, preparacje to tutaj, no, możemy się po prostu przygotować do walki i tyle, w skrócie. Co teraz właśnie zrobimy? Tak więc, ogólnie ta mapa jest trochę, jakby to powiedzieć, szczególna, ponieważ w niej możemy wziąć ze sobą tylko 5 ludzi. Normalnie to reszta map będzie taka, że normalnie wszyscy się zmieszczą do boju, nie? Więc niestety tutaj trzeba będzie mniej więcej wybrać, kogo chcemy wziąć. No ja i Edelgard musimy być, bo jesteśmy podświetleni na zielono. Czemu? A no tak, bo przecież ten shit podostawałem z tego Amiibo Gazebo, no trzeba będzie pochować. Więc tak, pomyślmy, najpierw wywalę wszystkich i tak. Healer nam się przyda. Mag nam się przyda. I... w sumie kto jest taki bardziej defensywny? Chyba Ferdynand. Ferdy, kurde! Jełopie ty! Ta. On będzie takim trochę bardziej tankowy, mimo tego, że Edelgard jest bardziej tankowa od niego, ale hej. I resztę zostawimy na potem. Dobra. Inwentory, items. Pochowam to, co... to, co mam za dużo. Może łuk zostawić? Bo w sumie, jeżeli no, z tych najsłabszych broni, to tam każdy może używać, nie? Niezależnie od ich skill levela w danej broni, więc no w sumie, ale z drugiej strony nie mam tego bow range plus 1 ani close counter pewnie, które pozwala mi kontrować przeciwników, którzy mnie atakują w zwarciu. Więc w sumie może lepiej, no i tak z miecza będę korzystał, więc equip. Dobra. Iron Sword zostawię, Vulnerary jedno zostawię. Vulnerary leczy nam 10 HP. I no oczywiście zabiera turę. Jakie Linhart ma czary? Czekaj. Items. Heal i Nosferatu. Nosferatu zadaje obrażenia i leczy, heal leczy. Znaczy Nosferatu wyleczy Linharta, jak zada obrażenia przeciwnikowi. Za ileś tam. Dorothea ma piorun. Ty masz miasma, ale ciebie nie biorę na razie. I reszta to tyle, nie? Więc tak. Szkoda, że mam tylko jednego healera, ale myślę, że sobie damy radę. Umiejętności. Chyba tutaj nic na razie nie muszę ustawiać. Zbytnio Combat Artsy tak samo. Tempest Lance się przyda. Red Strike Smash też. Bataliony to jeszcze nie. Reklas nie. A nie mogę jeszcze sobie kupić niczego. Ja pierdzielę. Dobra. Save. Save niosę tutaj. Zobaczę jeszcze mapa jak wygląda. Tak. O, czekaj. Mapa. Dziękuję. Oddalę sobie. Bo lubię zawsze sobie na maksa oddalić, jak mogę. W ten sposób mam cały ten... widoczne mam praktycznie wszystko. No nie? Nie lubię tego najbardziej zbliżonego widoku. W sumie... czekaj.
A, nie mogę tu zbliżyć? Okej, dobra, nieważne. Nie, myślę, że nie muszę tutaj aż tak bardzo myśleć nad tym, jak rozstawić wszystkich po prostu. Save'ny i idziemy. I tak, ta mapa, jak większość, polega na rozwaleniu wszystkich przeciwników. W tym wypadku, jak ja padnę albo Edelgard, to game over. Trzeba uważać. Hell yeah, bitch! I'm sure you already understand, but the house that defeats the other two is declared the winner. Incidentally, I'll be overseeing this mock battle, so listen well if you want to win. Okay. Jako, że to jest walka ćwiczeniowa, ci, którzy są pokonani, nie są zgubieni na zawsze. Tuż właśnie piękno serii Fire Emblem jest taki, że w tej grze jest permadeath. Jak ktoś zginie, to jest na dobre można się z nim pożegnać. Akurat ta misja jest jedną z niewielu, która pozwala na to, żeby twoi ludziowie wrócili. Jeżeli masz ustawiony poziom trudności na ten, czekaj, ja zaraz wam pokażę. Chyba, że nie mogę. Fuck, nie mogę. Tam mogłem później ustawić między classic a casual, no nie? Jak masz ustawiony na casual, to każdy ludź, który padł, powraca na koniec mapy, w przejściu mapy. Classic, jak padnie, to padnie, do widzenia. Ja ustawiłem na classic, bo w ten sposób jest o wiele bardziej ekscytująco, że tak powiem. Więc tak, pomyślmy. Ty masz łuk. Masz mój miecz. I mój łuk. I moją starą. A weź się ogól. Spierdalaj. Chyba ja uwielbiam przeróbki Władcy Pierścieni, idziemy ekspić ostatnio sobie. W sumie nawet chyba, kurde, w którymś momencie ja to zacytowałem. Chwila. Kto ma dystansowe ataki? Dorothea może? Nie, czekaj, ona jest za daleko, ty też jesteś za daleko. Dobra, Edelgard niech idzie na zwiady. Tak jakby. Dorothea pójdzie tu, trochę ich wszystkich rozdzielimy. Ty idziesz na środek, żeby w razie czego móc healnąć kogokolwiek, kto będzie potrzebował pomocy. Dobra. Okej, zrobimy tak. None of your shallow tactics are required, Claude. Ignatz and I will dismantle the opposition. Me? But I'm not ready. Are you making light of our new professor? If you drop your guard, you're gonna get hurt. Hell yeah, ja każdy mój ruch przemyślam. Nawet, kurde, podczas mojej bezsennej nocy na wpół przytomny mogę was wszystkich rozwalić. Ash, can you move to the front lines? I want to lure the enemy this way. Got it, your highness. Leave it to me. Once you finish preparing, make your move. Did you? Mercedes? W sumie powinienem zobaczyć, kto konkretnie jest na tej mapie, ale chyba zawsze wszyscy są ustaleni od góry. O, widzę, że jeden wampir i drugi wampir mają jakieś itemki. Au. Ferdek je łopie! Ha! Tak to się robi, widzisz? Unik i strike. Dobra, więc tak. Czy ty masz... nie masz close counter, więc można po prostu przyjść pod ich nos, zapukać jak Świadkowie Jehowi, hello, hello, czy chcielibyście porozmawiać o Panu Bogu Jezusie Chrystusie? Ale kto zada większy damage? O, chwila. 16. Idealnie go wykończymy. Zrobimy w ten sposób. O ile trafi Edelgard. Nie, trafiła! I Dorothea wykończy. 88 hita. Powinna trafić. Trafiła. Powinieneś wybielić swoje włosy, koleś. Dobra, nasza. Bicze się w sobie zakochały, więc wszystko jest git. Tylko wcześniej widziałem, że Ferdek i Linhart też w sobie się zakochali, więc to raczej nie jest git, bo to gejowe. O gad. Dobra. Jakby go tutaj ogarnąć. Chwila.
Zostanie ci 7 HP. Ile Linhart zadaje? 4, fuck. Nie masz, kurde, żadnego spela czarnej magii. Nosferatu jest do niczego do zadawania obrażeń. Tylko no, okazjonalnie może się przydać, jak chce się healnąć. Ja i Ferdek możemy go załatwić. Później Linhart wyleczy Ferdka i Ignacy Krasicki nas później zaatakuje. Dobra, zrobimy tak. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie i RNG mnie nie zjebie. Hell yes, to! Już po tobie! O! Tako się robi. Dobra, i Linhart leczy Kiepskiego. O, właśnie ten aktywował jedną, no, swoją pieczęć Linhart. Hell yeah, i to mniej więcej... W sumie powinienem też wyjaśnić, co każda z pieczęci robi. No nie, ale to whatever, później. No, teraz widzieliście, Linhart swoją pieczęcią może wyleczyć nieco więcej HP niż powinien. O, i no, o kurwa! No, Nosferatu leczy pół zadawanych obrażeń, ale jest mega powolne, więc no, chujowe trochę, ale hej, co zrobisz? O kurwa, ty masz trzeci level, wow! Czwarty! A my wszyscy jesteśmy noby na pierwszym! No what the fuck, oprócz mnie, ja jestem pro na drugim levelu. Dobra, więc tak, jakby to teraz ogarnąć, jakby to teraz... W sumie Edelgard może pójść tu. O tu, o. Czy Dorothea będzie mogła? Tak, będzie mogła. 8 HP. 9. Ale nie ma kontry, więc zrobimy tak. Dobra. 13. W sumie no, chciałbym, żeby Linhart jednak dostał tego expa, ale... Chyba, że pójdę osobiście blisko niego, nie. Może się trochę healnie jednak. Wykorzystam to. Plus 2, ale zawsze coś. Każdy punkcik HP się liczy. W sumie nie, czekaj, z łuku go zaatakuję, bo mogę. 14, hell yeah! A masz! Ależ oczywiście jestem najlepszym komandorem. Tak jak powiedziałem, nawet w pół nieprzytomny mogę was wszystkich rozpierdolić, nuby. Ja i moje pupilki klasowe. An impressive display of confidence. This is a good opportunity for us. Let's forge. Mam nadzieję, że kurde nie zdecydują się zrobić all-out atak na naszych dupach. Okej, dobra, zdecydowali się zrobić all-out atak na naszych dupach. O mój Boże, trzeba będzie uciekać. Oh my fucking god, wszyscy na nas lecą. To nie fair. Leave me alone. Dobra, czekaj. Zrobimy tak. Jest ich trzech. Nie wiem, czy zdejmiemy w pięciu ich trzech. Myślę, że na pewno dwóch zdejmiemy. Więc powinienem zrobić tak. Powinienem podejść bliżej. Edelgard niech pójdzie do lasu. Zbierać jagody. Powinna przetrwać to. 12, 3, 15. Plus jeszcze, no, ich hit rate jest taki trochę chujowy, bo ja siedzę w lesie. Ja pójdę tu. Linka, trzymaj się z tyłu. O! A no tak, on ma to, tego pasywa, chwila. Gdzie on go ma, gdzie on go ma? A, tutaj ma. Abilities. Catnap. Dobra, zawsze coś. Tutaj akurat się przyda, bo na niskich levelach 10 HP jednak jakąś różnicę robi, ale w mniejszym czasie ten skill będzie taki trochę mech. W sumie zawsze jest mech, kurde, co to 10 HP? O, hell yeah! Twoja siekiera może jest większa, ale moja jest bardziej szybka. U, kurde, nieźle. Edelgard, zajebisty dodge tank.
Pieseł tank! Okej. Okay. Dobra, jak to teraz ogarnąć, ponieważ wszyscy się żeśmy wystawili nasze dupska na strzał. Mam nadzieję, że moje ten taktyki wyjdą tak, jak wyjdą. A nigdy nie wychodzą. Iron Sword, zobaczmy. 9-13. O, oh, fuck! Tobie lepiej, kurde, z dystansu ciebie załatwić, kolego. Chyba, że ty może dobijesz? Nie, nie dobijesz. Kurwa, Dydu jest ciężki. On ma dużo defa. Zniszczymy Team Makarono Głowego do jasnej cholery! Myślisz, że jak walczysz dla spaghetti, to jesteś zajebisty. Ja powiem ci tyle. Twoja niebieska flaga nie ma nic wspólnego ze spaghetti. My, nasza czerwona flaga, mimo tego, że nazywamy się czarne orły, to jest tak czerwona jak... jak sos do pizzy! Hell yeah, my jesteśmy stanami pizzy! Dobra, dawaj dobry level up. Plus jeden do siły zawsze na plus, ale reszta... magia bezużyteczna, dexterity, a do celności zawsze. Więc no... hell yeah! Zniszczyć spaghetti pizza master race! W sumie combat artsu zużyjmy. Chwila. 8. Dorotia, za ile ty ją walniesz? 5, cholera. Chyba, że... nie, czekaj. Czarami lepiej sobie to ogarniesz. O, akurat, idealnie. To zrobimy tak. Edelgard pójdzie tu. Jebnie ze smasha. To ona powinna być Super Smash Bros! O, dobra. To w takim razie może kimś innym. Ferdynand albo Dorothea. Chwila. Zróbmy tak. 6. Nie. 10. Tu już jest lepiej. Więc Ferdynand może wykończyć Mercedes. I Dorothea może walnąć Dimitriego. Zrobimy tak. I'm sorry, ale sama tego chciałaś. Spójrz, jaka moja włócznia jest duża. Teraz samego makaronu włosego rozwalimy. Ale bym się śmiał, jakby krytyk wyszedł, ale nie. Pomarzyć można. Idealnie by go ubił. Dobra. Spaghetti Master Race! Oh my fucking god! Pizza, skurwysynu! Hell yeah! Nie zadziera się z Dorothea. A tutaj Claude wychodzi z za krzaków. Ravioli! Kurwa! A propos wychodzenia z krzaków.